No siemanku, szydwanko, z tej strony mi, and welcome back to Bash the Teacher. Dokładnie, moi drodzy, jak sami widzicie, wchodzi teraz nasz nauczyciel, profesor Boomfluff, który za chwileczkę się zwolni, bo jak sami widzicie, już prawie jest u kresu wytrzymałościowego. Moi drodzy, za chwileczkę poznamy nowego nauczyciela, a wy, jeżeli chcecie więcej Bash the Teacher, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, obym dalej nagrywał. Bash the Teacher. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag fizyka. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Bartosz G, Krzysasiek oraz Maria M, za te trzy piękne fanarty bądź też memy. Pozdrawiam! No a teraz! Atakujemy nauczycieli! Juniorku, nauczycielku, nie denerwuj nauczycieli, bo dostaniesz jedynkę z matematyki, lol. Lecimy z tym, bebe! Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, możemy rzucać pizzą w kupę. Kupa się wtedy cieszy, rzucamy również tutaj w węża, który robi i w nauczyciela, który już lada moment się zwolni. Zauważcie w ogóle, że ja też już mam prawie milion gwiazdek. Także kupimy sobie nowe przedmioty, a my musimy sobie przypomnieć cutscenki od profesora. I widzimy, mamy tutaj jedną, gdzie oni są. Ja nie wiem w ogóle, gdzie oni są teraz emigrowani. Może po prostu do jakiegoś innego świata w każdym bądź razie dyrektor, profesor nie wytrzymał psychicznie i możemy go jeszcze raz tutaj rozwalić. Okej, za chwileczkę będziemy mieli milion kasy. Ja jestem ciekaw, czy dojdziemy do miliona, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Dobra, I quit, zwalniam się. Ja jestem ciekawy, kogo teraz nowego dostaniemy, bo wiem, że tych nauczycieli jest tutaj dosyć dużo. Udało nam się pokonać profesora i wyjdzie teraz nauczyciel czy nauczycielka. New teacher unlocked, odblokowałeś nowego nauczyciela. Nastaje kolejny dzień, tamten się zwolnił i zobaczymy, kto teraz przyjdzie. Jest to kobieta. Okej, okay, Madame Pudding. Pani Pudding! Coś tam. Ojej, nie no, naprawdę. Moi drodzy, rzucamy sobie teraz tutaj w nią pizzą. I mamy pierwszą cutscenkę. O, halo! To jest przykrywka! Starsza nauczycielka przyszła z powrotem do tej szkoły. To jest jedna z pierwszych nauczycielek w Bash the Teacher. Ona się przebrała za panią Pudding, bo ona potrzebuje tutaj kasy, bo emerytury jej nie starcza. Co teraz się stanie? Mamy, moi drodzy, disco kulę, która spadła, ponieważ pani Pudding w ogóle nie chce tutaj ćwiczyć. Zauważcie w ogóle, że ona też nie rusza ustami, ponieważ jak już sami się dowiedzieliście, no jest to przebieraniec. Moi drodzy, mamy tutaj dosyć dużo do ogarnięcia, bo nie dość, że mamy tak. Mamy nowe cutscenki, będziemy mieli nowe bronie, to jeszcze za chwileczkę będziemy mieli milion kasy i wydaje... Okej. Okay. Ktoś strzela z łuku do niej chyba, z tego co mi się wydaje. I teraz ona dostanie w łeb, co? Tak też właśnie myślałem. I pani Pudding się rozwaliła, bo pani Pudding jest tak gruba, że to jest niemożliwe. Moi drodzy, jeszcze jeden rzut i mamy milion kasy. Milion kasy. Pierwszy raz mamy milion kasy w tej gierce. Za chwileczkę sobie obczajmy. Co możemy tutaj kupić sobie nowego? Coś teraz wybuchło. Znowu coś wybuchło. Jakiś tyranozaurus chyba, z tego co mi się wydaje. Wiedziałem, że ją weźmie. Dobrze, moi drodzy, wchodzimy w upgrades. I mamy tak, itemki. Możemy sobie kupić za 300 tysięcy jakiś gramofon. I zobaczymy, jakie on odgłosy oddaje. Dobra, moi drodzy, rzucamy teraz tutaj w panią Pudding. Oczywiście rzucamy też w tego węża i otrzymujemy teraz, ile tam było? 540 kasy już otrzymujemy? Dobra, to już chyba widzieliśmy, wiemy właśnie, że ta kula, ona po prostu spadnie i pani Pudding się denerwuje. Nie marudź o bezrowku, bo subów nie dostaniesz. A kiedy ja marudziłem? Od Karolek, spisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szrek powiedział, być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Dobra, co teraz się stanie? 544. Ja w nią porzucam jeszcze kilka razy, bo jak sami widzicie, mamy 740 tysięcy gwiazdek, ale ja za chwileczkę kupię rzeczy za 600 tysięcy. Mamy, moi drodzy, nową cutscenkę, gdzie ona dostała tort, ucieszyła się, bo myślała, że ona sobie to wszystko zje, ale jednak to nie było dla niej, bo to wybuchło. Moi drodzy, wybieramy nowego peta i będzie to wieloryb. Okej, mamy wieloryba. Ile kosztuje następne? 377 tysięcy coś kosztuje następnego. To jest niemożliwe. Ale no dobra, wejdźmy sobie tutaj i zobaczymy, jaki odgłos teraz odda ten wieloryb. I... więc mamy teraz coś takiego...
578 kasy już otrzymujemy. To jest mega dużo. Dobra, tą cutscenkę już mieliśmy. Wydaje mi się w ogóle, że jak my zakupimy sobie nową jeszcze broń dodatkowo, to my będziemy na spokojnie ponad 600 w sumie, albo nawet i 750, albo 650, nie no, chyba 650 chyba już nie. Okej, dobra, mamy nową cutscenkę, gdzie ten Poison, on gdzieś sobie teraz tutaj lata i za chwileczkę chyba coś tutaj zrobi pani Pudding. Dobra, to się roztrzaskało i ona się denerwuje. Ja myślałem, że ona to teraz wypije z ziemi, ale jednak nie. Dobra, rzucamy, moi drodzy, tutaj, cyk, proszę bardzo. I co teraz się stanie? Mamy nową cutscenkę? Dobra, podchodzi teraz chyba do tego. Ona się tego napije. I co się stanie? Zamieniła się w dziecko. Zamieniła się w dziecko, ale to było spoko. Dobra, mamy upgrades. Wchodzimy w weapons. Ja sobie teraz mogę kupić coś nowego. Wow, ty... Nerf gun? Nie, no na serio? Oh my god, 614 kasy. Nie dość, że otrzymujemy już 614 kasy za to, co spowoduje, że za chwileczkę sobie kupimy jeszcze jedną nową broń. I co teraz się stało? Okej. Halo, dupsko! Na wierzchu, dobrze, że jest zacenzurowane, ale moi drodzy, przyjechał jakiś dźwig, ściągnął jej ubranie i miała dupsko na wierzchu, za przeproszeniem. Co to w ogóle jest? Dobra, znowu lata sobie tutaj Poison. W ogóle ostatnio, jak sobie graliśmy i atakowaliśmy tego nauczyciela, który wyglądał jak profesor, to moi drodzy, ja to sobie później tam jeszcze uderzałem i dostałem jeszcze dwie dodatkowe cutscenki, których nie pokazałem tutaj na odcinku, więc wydaje mi się, że my musimy sobie tutaj jeszcze tak, no, kilka razy postrzelać. No i oczywiście znowu tutaj przyjechał dźwig, żeby ją rozebrał i pokażę swoje wdzięki tylne. Cenzuret, mamy tutaj cenzurę. Może to i dobrze, że mamy cenzurę, bo jakby tej cenzury nie było, no to by była lipa, nie? Dobra, strzelamy w nią i czekajcie, bo ja sobie mogę wejść też w upgrades i zobaczymy, ile co kosztuje następne, ale wydaje mi się, że 377. Mamy telefon, mamy peta, więc będziemy mieli jakiegoś King Konga i mamy weapons, czyli będziemy mieli też jakąś nową broń i będzie to pająk. Wiecie co? Ja sobie chyba jednak wezmę tego peta, tego King Konga, chociaż ten... Waleń? Wydaje mi się, że on tutaj, czy też ta orka, wydaje mi się, że... O, mamy coś nowego, okej, okay, czyli teraz tutaj ten tort nie wybuchł, tylko ona została zamknięta w klatce, żeby przypadkiem nie ugryzła sobie tego torta. I teraz, moi drodzy, my mamy już ile? 307 tysięcy, za chwileczkę zobaczymy, ile otrzymujemy za jedno właśnie coś takiego, że później ona tutaj daje nam jakąś cutscenkę. Mamy coś nowego, ona się zamieniła w jakiegoś potworeksa, ale i tak cutscenka, w której to... Ona się rozbiera, bądź też ją rozbierają, jest po prostu OP. Dobra, mamy 323 tysiące, mieliśmy 307 tysięcy, więc otrzymujemy w sumie dosyć dużo pieniążków. Ona się znowu tutaj zamieniła w coś takiego i za chwileczkę, moi drodzy, będziemy mogli sobie wymienić chyba też broń. Wydaje mi się, że ja sobie chyba wezmę, wiecie co? Ja sobie wezmę ten telefon, bo ten gramofon już mamy. Najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu otrzymywali więcej kasy. Jak będziemy więcej kasy otrzymywali, to wtedy będziemy szybciej zdobywać, wiecie jak, inne przedmioty. Mamy 377, w ogóle myślałem, że to będzie kosztowało 337, ale jednak kosztuje 377. Dobra, dajcie mi jakąś cutscenkę. Moja ulubiona cutscenka, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona cutscenka, ale muszę wam powiedzieć, że ta była w sumie dosyć spoko. Zacenzurowana wszystko. Dobra, strzelamy, za chwileczkę będziemy mieli nowy telefon. 376 kasy, już mieliśmy 377. I co teraz się dzieje? Znowu przyjdzie Tyrannosaurus Rexus i ją chce zjeść, prawda? Ja jestem w ogóle też ciekawy, czego tutaj ta pani uczy, jakiego przedmiotu. I dajcie również znać koniecznie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony przedmiot. A ja schodzę teraz na dół i wybieramy sobie teraz tutaj telefon. I następnie mamy coś takiego, okej? Okay. Jaki odgłos to odda? Tyrin, tyrin, ktoś tutaj dzwoni i otrzymujemy już 650 kasy. Moi drodzy, jak ja w tą gierkę zaczynałem grać, to za jednego pranka, czyli rzucenie kartką papieru w panią, wtedy to była taka starsza pani, kobieta, babcia Granny, to wtedy otrzymaliśmy jeden punkt. Natomiast teraz otrzymujemy już aż 650 gwiazdek i to jest po prostu mega, że my aż tak dużo otrzymujemy, bo ja przed chwileczką miałem zero pieniążków, a teraz już mamy 46 tysięcy. Po dwóch razach. Po dwóch razach po otrzymaniu dwóch pranków. Ja jestem ciekawy, czy my również otrzymamy tutaj jakąś nową cutscenkę, bo tak jak wam powiedziałem, no my musimy tutaj strzelać w nią cały czas. Mamy nową cutscenkę, okej. Okay. Przyszła pani śmierć. RIP. Madame Pudding. Czyli ona umarła. I wydaje mi się, moi drodzy, że my tutaj powinniśmy otrzymać za chwileczkę również nową cutscenkę.
Takie, jakie jeszcze nie mieliśmy. No niestety tą cutscenkę już mieliśmy. Nie bądź żebrakiem. Co? Od Foxy Liz. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Ja jestem ciekawy też, kiedy wyjdzie nowy update, bo ja wiem, że tutaj jest bardzo dużo tych wszystkich nauczycieli. Ta gierka generalnie też jest na Steama, ja sobie ją też na Steama zainstalowałem, bo mówię, a na Steamie spoko, zagramy sobie na Steamie, ale muszę wam powiedzieć, że wersja na Steam, czyli też wersja na komputer, nie otrzymuje żadnych update'ów. No i to jest taka troszeczkę lipa, bo tutaj wiadomo, na komórkę mamy cały czas to nowych nauczycieli, jakieś nowe cutscenki, jakieś nowe bronie, a my już uzbieraliśmy, zobaczcie, 122 tysiące i to jest po prostu mega. Dobra, ja zobaczę, czy my otrzymamy tutaj za chwileczkę jakąś nową cutscenkę, bo jak sami widzicie, ona się znowu zamieniła w małą, płaczącą dziewczynkę, która jest mega smutna i ona by się już tutaj chciała zwolnić, ale jednak jej smutna minka jest... jeszcze nawet jej nie ma w połowie drogi, to jest niemożliwe. Ona ma, ona jest mega wytrzymała. Ona w ogóle się nie chce stąd dzwonić, a my tutaj strzelamy. Ta orka cały czas, tutaj telefon cały czas dzwoni. I muszę wam powiedzieć, że oni tutaj po prostu są mega wytrzymali. Otrzymamy nową cutscenkę, proszę cię, daj mi nową cutscenkę. Wydaje mi się, że to będzie nowa cutscenka, która myślałem, że jest nowa, ale jednak nie. No i znowu pani Madame Pudding, czyli pani Pudding, ona po prostu umarła. Okej, mamy nową cutscenkę, zobaczcie, co teraz się stało. Okej, wszystko się rozwaliło. I ona teraz nie będzie mogła ani stąd wyjść, ani zeskoczyć na dół. Nawet jakby jej się chciało siusiu teraz, to ona by po prostu tam nie weszła, bo by spada w dół. Czy otrzymamy teraz nową cutscenkę? Nie, tu jest znowu teraz ten tyranozaurus przychodzi, więc wydaje mi się, że muszę postrzelać jeszcze kilka razy i być może otrzymamy jeszcze jedną sekretną cutscenkę, bo wiem, że jak właśnie strzelałem w tego nauczyciela, to dostałem jeszcze coś, czego nigdy nie widziałem. A my, moi drodzy, zobaczcie, mam już 300 tysięcy kasy. Mi się w sumie ta broń podoba. Okej, jest chyba coś nowego. Nie, ona znowu tutaj przyjdzie i znowu ją tą... ten dinozaur ją tutaj zje, dokładnie. Zobaczcie w ogóle, że ja już mam 300 tysięcy kasy i być może za chwileczkę kupimy sobie coś nowego, chociaż nowa broń, bądź też nowy zwierzak kosztuje znowu 377 tysięcy, prawda? Ja sobie muszę wejść tutaj teraz w upgrades i zobaczymy, jak to wygląda. Patrzcie, upgrades i mamy tak. 446 tysięcy, dosyć dużo. A ten King Kong kosztuje 377. Więc na spokojnie sobie w nią tutaj postrzelam. Bo wiecie, o co chodzi. Fajnie jest to, że sobie zupgrade'ujemy, bo wtedy będziemy otrzymywali już chyba na pewno 700 gwiazdek za jednego pranka. Dobra, ja sobie tutaj w nią jeszcze postrzelam. I za chwileczkę powinniśmy otrzymać 377 tysięcy. Dobra, znowu mamy tutaj tą cutscenkę, która była taka niby ukryta, ponieważ ona się pojawiła mega późno i wydaje mi się, że twórcy przygotowali tutaj dla nas jeszcze jedną cutscenkę, ale niestety nie potrafimy jej otrzymać. Być może jak sobie kupimy za chwileczkę jakąś nową broń, bądź też nowe zwierzątko. Patrzcie, mamy to, dobra. Ja sobie tutaj strzelę jeszcze 3 razy w nią i wtedy znowu przychodzi Tyrannosaurus Rexus. Być może będziemy mogli sobie go tutaj też wsadzić do klatki w późniejszych etapach tej gry. Jednakże teraz widzimy, że Tyrannosaurus ją zjadł już chyba po raz 10 i ona dalej się nie chce zwolnić. Upgrades, moi drodzy, pety i patrzcie teraz na to. Mamy King Konga. Okej, następnie mamy jakiegoś takiego... Co to jest? Skarabeusz? Czy to jest skorpion? Nie wiem, daj znać koniecznie w komentarzu. A my, moi drodzy, patrz. On się tutaj ledwo co do tej klatki zmieścił. Jakie on odgłosy oddaje, ale najprawdopodobniej... Nie. 688 kasy dostajemy za jednego pranka. Myślałem, że już będzie 700, ale niestety nie. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Bash the Teacher i ta cutscenka, w której to rozbierałem tą nauczycielkę, gdzie był napis cenzura, podobał. Jeżeli nie, zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostałeś za duży. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!